13 września wspominamy błogosławionego Franciszka Drzewieckiego, prezbitera i męczennika. Franciszek urodził się 26 lutego 1908 roku w Zdunach koło Łowicza w bardzo religijnej rodzinie. Po szkole podstawowej podjął naukę w seminarium nauczycielskim w Łowiczu. Jesienią 1922 roku rozpoczął naukę w Kolegium Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. Następnie rozpoczął studia filozoficzne, które ukończył w 1931 roku. Został wówczas wysłany na studia do Włoch, gdzie studiował teologię w Wenecji i Tortonie. 15 sierpnia 1934 roku złożył profesję wieczystą na ręce księdza Alojzego Orione. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1936 roku. Po święceniach kapłańskich pozostał we Włoszech. Pracował w Genui w małym Cottolengo. W grudniu 1937 roku wrócił do Polski. Został prefektem krucjaty eucharystycznej. Uczył też religii w kolegium. Organizował adoracje, uczył katechizmu, urządzał przedstawienia religijne. W wakacje 1939 roku został wysłany do pracy w małym Cottolengo i parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. W tej pracy wykazywał dużo gorliwości i poświęcenia. Po wybuchu II wojny światowej pozostał we Włocławku i prowadził rekolekcje, organizował nabożeństwa, spowiadał. 7 listopada 1939 roku w mieście Niemcy przeprowadzili masowe aresztowania księży. Ojciec Franciszek, a z nim ksiądz Henryk Demrych, zostali również aresztowani. W więzieniu znajdowało się już 43 innych księży i kleryków z księdzem biskupem Michałem Kozalem na czele. 16 stycznia 1940 roku zostali oni przewiezieni do miejsca odosobnienia w Lądzie. Przed wywiezieniem w głąb Niemiec do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Dachau ojciec Franciszek nie skorzystał z możliwości zwolnienia, wyrażając wolę pracy wśród uwięzionych. 15 grudnia 1940 roku trafił do Dachau. Dostał się do pracy na plantacji ziół. Z powodu silnych odmrożeń kończyn, niedożywienia i ciężkiej pracy fizycznej, jego organizm został doprowadzony do stanu głębokiego wycieńczenia. Ten zły stan zdrowia był przyczyną wywiezienia go 10 sierpnia 1942 roku do zamku w Harnheim, gdzie został zagazowany 13 września 1942 roku. Franciszka beatyfikował papież święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 polskich męczenników. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Franciszkowi Drzewieckiemu, prezbiterowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Exaltino.